zaprasza na program. Postanowiłam spotkać się z Państwem, spotkać właśnie w obliczu mediów, żeby szerzej promować ideę, żeby przede wszystkim pokazać Państwu, Państwa łodzianom, żeby pokazać Państwa wiedzę, Państwa umiejętności, Państwa kreatywność. I z drugiej strony, co jest dla mnie niezmiernie ważne, żeby, przepraszam, że to tak nazwę, ale żebyśmy zaczęli korzystać, wykorzystywać Państwa umiejętności, Państwa wiedzę jako łodzianie. Chciałabym bardzo, żeby tą wiedzę i ten program jak najszerzej rozpropagować, żeby rozpropagować Państwa, Waszych społeczności, ale nie tylko. Rozpropagować to, czym, co sobą reprezentujecie na forum naszego miasta i, tak jak powiedziałam, wykorzystywać Waszą wiedzę, Wasze umiejętności, Waszą kreatywność na rzecz rozwoju naszego miasta. Wysyłamy interdyscyplinarną grupę polskich naukowców i pracowników Centrum Transferu Technologii. To jest ważne rozróżnienie, ponieważ te dwie grupy mogą aplikować na najlepsze uczelnie świata, aby mieli okazję tam zdobyć doświadczenia. Naszym założeniem jest komercjalizacja wyników badań, ale wiemy, że do komercjalizacji droga nie jest prosta i komercjalizacja jest dopiero kierunkowaniem pewnych procesów cząstkowych. Zależy nam na tym, aby przede wszystkim nauczyli się, jak prowadzić innowacyjne badania naukowe, zorientowane na potrzeby klienta zewnętrznego, żeby poznali pewne metody pracy, które tam są stosowane, metodę myślenia projektowego, metodę budowania zespołów interdyscyplinarnych po to, aby w przyszłości mogli takimi interdyscyplinarnymi zespołami zarządzać. My gwarantujemy Państwu pokrycie kosztów szkoleń, pokrycie kosztów zakwaterowania, wyżywienia, ubezpieczeń, wiz, przelotów oraz wypłacamy diety zgodnie z odpowiednimi przepisami. Więc jest to zapewnienie komfortu uczestnika, tak aby mógł on się skoncentrować na miejscu, na tym, co jest tam kluczowe.